wchodzimy i jesteśmy, ty mi dasz znać, czy jak? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Medyk TV. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie dzięki firmie Livestream na relację z meczu Ekstraligi Kobiet, mecz o mistrzostwo Medyk Konin na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego. Przed własną publicznością zmierzy się z AZS-em PWSZ Wałbrzych. Będzie to bardzo interesujące starcie w kontekście bezpośredniej rywalizacji o fotel lidera. Zespół Medyka bardzo podbudowany ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w Ekstralidze. Górnik Łęczna roztrwonił przewagę, którą zdołał skompletować w ciągu sezonu. W Łodzi dopiero gol w 90 minucie dał piłkarkom z Łęcznej jeden punkt. I jeżeli dzisiaj Medyk Konin pokona zespół z Wałbrzycha, zajmie pierwszą lokatę w tabeli Ekstraligi Kobiet. Składy obu drużyn. Zespół gospodarzy. Bramce z numerem 28 Stefani Busz. W obronie od lewej strony z numerem 2 Hayley Lukas. Dalej z numerem 4 Julia Maskiewicz. Z numerem 16 Sandra Sałata. I z numerem 18 na prawej stronie linię obrony uzupełnia Nicole Zając. Linia pomocy przedstawia się następująco. Natalia Chudzik z numerem 8 od lewej. Od jej postawy w dzisiejszym spotkaniu będzie zależało bardzo wiele. Z numerem 10 w środku Natalia Pakulska. Z 17 Gabija Getgaudajte. Na prawej pomocy z numerem 5 Nicole Kaletka. A w ataku z numerem 9 kapitan konińskiej drużyny, bardzo doświadczona Anna Gawrońska. I z numerem 7 młodziutka, ale bardzo perspektywistyczna zawodniczka Dominika Kopińska. Na ławce Dominiczak, Helińska Majda, Chudy i Lincz. Trenerem konińskiego zespołu niezmiennie Roman Jaszczak. Zespół gości. W bramce z numerem 12 Jagoda Sapor. Linia obrony z 20 numerem od lewej Jagoda Szewczuk, z 19 Marcjanna Zawadzka, z numerem 4 kapitan Małgorzata Mesjasz i z numerem 7 linię obrony uzupełnia Jessica Pluta. Linia pomocy z numerem 13 Oliwia Rapacka, z 66 Katarzyna Rozmus, z numerem 15 Karolina Ostrowska i z numerem 11 Wiktoria Kuciewicz. W ataku z numerem 18 Julita Głąb i z numerem 5 Klaudia Fabowa. Ławka bardzo uboga, zdziesiątkowana przez kartki i kontuzje. Z numerem 3 Głowacka, z 6 Kędzierska, z 97 Kowalczyk. Trenerem zespołu z Wałbrzycha jest Kamil Jasiński. Oba zespoły za kilka minut zameldują się na płycie głównej boiska na stadionie miejskim, a w Koninie dziś Dzień Matki. Miejmy nadzieję, że piłkarki Medyka sprawią prezent swoim mamom i ten mecz po prostu wygrają, nie oglądając się na wyniki innych drużyn. Jak
to się wszystko poukładało na koniec tego sezonu. Dawno nie mieliśmy tak wyrównanej rywalizacji. Wielu nie wierzyło, że Górnik tak łatwo odda walkę o tytuł. Medyk rozegra jeszcze finałowe spotkanie z Czarnymi Sosnowiec w Pucharze Polski. Jest realna szansa na podwójną koronę. Co za tym idzie, eliminacje Ligi Mistrzów. Obie drużyny już pomału wchodzą na płytę główną. Słyszymy piękny hymn zespołu czterokrotnych mistrzyń Polski. Życzymy ekipie trenera Jaszczaka, aby to dzisiejsze spotkanie pokazało, że największą siłą w polskiej ekstralidze kobiet to ciągle Medyk. Ogromna wiedza i doświadczenie trenera Jaszczaka na pewno pomoże dziewczynom w osiągnięciu celu. Nie trzeba ich było dodatkowo motywować. Rozmawiałem z trenerem Jaszczakiem przed spotkaniem. Mówił, że dziewczyny są bardzo skoncentrowane. Od pierwszych minut bardzo doświadczona Anna Gawrońska na pewno będzie starała się tutaj razem z koleżankami z drużyny szybko zdominować środek pola, zdobyć szybko bramkę. Chociaż to spotkanie na pewno nie będzie należało do najłatwiejszych. Obie ekipy na boisku. Mamy przywitanie w tej chwili do zakończenia grupy mistrzowskiej. Medykowi pozostało dzisiejsze spotkanie z AZS PWSZ w Wałbrzych. Rozegra jeszcze spotkanie z SMS-em Łódź i bezpośredniej rywalizacji na wyjeździe w Łęcznej zmierzy się z Górnikiem, aby to ostatnie spotkanie już nie decydowało o mistrzostwie. Wszyscy w Koninie, jak i cała wielka rodzina Medyka Konin w Polsce i na świecie, liczy na to, że podopieczne Romana Jaszczaka zapewnią sobie tytuł mistrzowski wcześniej. Górnik po wczorajszym remisie z SMS-em bacznie będzie na pewno obserwować dzisiejsze spotkanie. Zmierzy się jeszcze z Czarnymi Sosnowiec i tak jak wspomniałem wcześniej, decydujące bezpośrednie starcie z Medykiem właśnie. Piękna pogoda w Koninie, słonecznie, nie za gorąco, idealne warunki do rozegrania tych zawodów, przywitanie trenerów. Trójka sędziowska, która poprowadzi to spotkanie, to sędzia główna Agnieszka Płaskocińska, a na liniach asystować im jej będą Maria Łukasiewicz i Katarzyna Chrzanowska. Teraz mamy moc, teraz mamy siłę, oby dziewczyny zdołały to udowodnić na boisku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie ze stanowiska komentatorskiego. Specjalnie dla Państwa dzięki Livestream HD mecz będzie komentować Jędrzej Burek. Zespół gospodarzy, białe trykoty, czarne spodenki, goście, jednolite czarne stroje. I już za moment pierwszy gwizdek tego spotkania. I rozpoczęły zmagania w Koninie w ramach 25. kolejki Ekstraligi Kobiet. Faza mistrzowska. Zawodniczki z Wałbrzycha.
Messia, szef pole karne, nie miała problemów ze złapaniem tej piłki. Stephanie Bush, kaletka, wysoko pressingiem od samego początku zawodniczki z Wałbrzycha. Piłka w posiadaniu Koninianek. Luka z lewą stroną zagrywa do Kopińskiej, ta jest niepilnowana, wbiega w pole karne, gdzie doskonała okazja, aby otworzyć wynik spotkania. Próbowała odgrywać płasko do Chudzik, ta jednak nie zorientowała się w zamyśle koleżanki i z tej akcji niestety nic nie wyszło. Defensorki z Wałbrzycha teraz spokojnie wymieniają między sobą zagrania. Rozmus. Dobra piłka do głąb, jednak świetnie ustawiona była Julia Maskiewicz, która razem z Sandrą Sałatą tworzą filary Konińskiej obrony. Kaletka. Rozpędza się, świetna piłka do Gawrońskiej. Płasko w tej chwili jeszcze do bitki tutaj. Nie trafiła w piłkę Dominika Kopińska, ale świetne zagranie prawą stroną kaletki, która otworzyła drogę Gawrońskiej do sytuacji sam na sam. Ta szybko technicznie chciała zagrać płasko. Szkoda, że Dominika Kopińska nie wykończyła tej akcji. Po raz kolejny kaletka do Gawrońskiej. Gawrońska polu karnym, na spalonym, piłka w siatce, co prawda, ale wynik nie ulegnie zmianie. Od samego początku zawodniczki Medyka Konin próbują narzucić swój styl gry. Wiedzą, o co walczą. Liga Mistrzyń jest na wyciągnięcie ręki i tak naprawdę wszystko w ich nogach i wszystko w ich głowach. Trener Jaszak od początku tego spotkania, jak zwykle przy linii bocznej boiska, będzie tutaj podpowiadać. Tymczasem zespół z Wałbrzycha, tylko czwórką zawodniczek ta akcja była rozgrywana i Sandra Sałata wyjaśniła tą sytuację. Piłka na aucie. Już rozpoczęły zawodniczki grające w czarnych trykotach. Walczy kaletka. Udało się na spółkę z Pakulską odebrać tą piłkę, jednak zbyt nerwowe i szybkie zagranie skutkuje kolejnym autem. Pakulska zwolniła nieco ta akcja. Lukas próbowała znaleźć tym zagraniem Annę Gawrońską, to jednak było zbyt słabe zagranie. Maskiewicz teraz troszeczkę nonszalancko do Stephanie Bush, tam próbowała to wszystko przejąć jeszcze Katarzyna Rozmus. Pluta. I kolejny stały fragment gry w postaci rzutu z autu. Rozpoczną zawodniczki AZS. Nie przyjęła tego Fabowa. Sałata na rzut rożny. Wszystkie zawodniczki z pola zespołu z Wałbrzycha na połowie Medyka. Rozmus z narożnika boiska w pole karne. Główka, poprzeczka. Co tutaj się wydarzyło? Będzie jeszcze jeden rzut rożny. Dobra akcja, nieprzyjemny strzał, piłka jeszcze skozłowała i ten mecz mógłby się już od samego początku ułożyć nie tak, jak sobie to
w głowie zwizualizował trener Roman Jaszczak. Po raz kolejny rozmus. Pole karne. Gwizdek arbitra. I od własnej bramki rozpocznie golkiper gospodarzy. Stefani Busz. Dobre przedłużenie Getgaudaitę. Nie dobiegła jednak do tego Gawrońska. Zając z zaufaniem do Busz. To po raz kolejny wybija mocno. Piłka dociera do Kopińskiej. Będzie doskonała szansa na kontrę. Musiała nieco zwolnić. Czeka na koleżanki. Świetnie pokazała się Kaletka w pole karne. Odgrywa nieco za plecy do Gawrońskiej. Gawrońska jednak cały czas utrzymała się przy piłce. Odda celny strzał. Jednak nie mógł on zaskoczyć Jagody Sapor. Ale to była kolejna doskonała próbka umiejętności zawodniczek z Konina. Gdyby Kaletka zagrała dokładniej do Gawrońskiej, wydaje mi się, że z tej sytuacji mogła paść bramka. Sfaulowała Chudzik. Nie miała złych intencji. Bardzo dobry sezon w jej wykonaniu. Powołania do reprezentacji. Często osamotniona zawodniczka z Medyka jeździła na te zgrupowania. A forma w kratkę pozostałych kadrowiczek nie pozwalała na powołania. Kolejna piłka do Gawrońskiej. Narożnik boiska. Odegranie właśnie do Chudzik. Ta próbuje znaleźć Kopińską. Przejęły Wałbrzyszanki. I ostatecznie piłka w okolicy pola karnego zespołu z Wałbrzycha na aucie. Lukas. Nieporozumienie. Próba zagrania na pamięć do Fabowej. To jednak bardzo spokojnie tą sytuację rozczytała Sandra Sałata. I właśnie w tej chwili defensorki i Medyka wymieniają między sobą podania. Teraz niepotrzebna strata Julii Maskiewicz. Muszą spróbować trochę podopieczne trenera Jaszczaka pograć piłką, uspokoić grę. Mieliśmy już kilka ciekawych sytuacji z jednej i z drugiej strony, jednak bliżej zdobycia bramki były piłkarki z Wałbrzycha. Po rzucie rożnym piłka nawet odbita została od poprzeczki. I z kolejną akcją rusza Medyk. Lukas. Dośrodkowanie w pole karne. Tam jednak nie było żadnej z koleżanek. I bez problemu tą piłkę przechwyciła Jagoda Sapor. Pakulska. Zając. Po raz kolejny do Pakulskiej. Wmieszała się w to wszystko jeszcze Kopińska. Kaletka. Po raz kolejny Zając. Zablokowana ta próba dogrania do ofensywnych piłkarek i w tej chwili z kontrą wychodzi zespół AZS-u PWSZ Wałbrzych. Dobra asekuracja. Nikol Zając. Udał tu grę. Rozpoczną piłkarki grające w czarnych strojach. Fabowa wykłada tą piłkę jeszcze tutaj na 16 metr. Musiały nieco wycofać zawodniczki z Wałbrzycha, ale cały czas utrzymują się przy piłce. I cały czas w posiadaniu piłki zawodniczki z Wałbrzycha.
Pluta. Pilnowana przez Lukas, nie ma komu odegrać, na spalonym Kuciewicz i od stałego fragmentu gry rozpoczną zawodniczki czterokrotnych mistrzyń Polski. Chudzik, Domaskiewicz, Sałata, Pakulska. Tym zagraniem Chudzik chciała uruchomić Dominikę Kopińską, jednak dobrze ustawione defensorki z Wałbrzycha. Walczy jeszcze Pakulska ambitnie. Nie udało jej się ostatecznie przejąć tej piłki, któraś z zawodniczek, to Julita Głąb, ucierpiała w tym starciu, w tym podwojeniu. I zachowanie fair play. Natalia Chudzik oddała piłkę przed momentem wybitą. I od własnej bramki piłkarki z Wałbrzycha. Zając z autu. Nie znalazła adresata ta piłka. Jeszcze raz Zając. Dobrze gra tyłem do obrończyni Anna Gawrońska. Teraz kiks zawodniczki z Wałbrzycha, naprawiony przez koleżankę. No tutaj walczy jeszcze Hejle i Lukas. Tutaj mogło być groźnie z tej akcji. Podłączyła się Amerykanka pod akcję ofensywną. Dobry powrót Chudzik. I ponownie przy piłce piłkarki Medyka Konin. Kaletka. Główna dopatrzyła się w tamtym zagraniu przewinienia i od tego fragmentu gry Medyczki. Zając, Pakulska, drobniutka dziewczyna, bardzo waleczna, utrzymała się przy piłce, dobrze się zastawiła, będzie okazja, aby spróbować zagrać piłkę w pole karne. I rozpocząć strzelanie w Koninie. Chudzik w pole karne, jednak ta piłka była zbyt mocna. I ostatecznie z autu grę rozpocznie Sapor. Kwadrans gry za nami na Stadionie Miejskim imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Miejscowy Medyk remisuje bezbramkowo z drużyną AZS-u PWSZ Wałbrzych. Teraz naciskają piłkarki z Wałbrzycha, Sałata z problemami, musiała wybić na aut tą piłkę. Jeszcze wznowiona gra, Fabowa próbowała zagrać do Rozmus.
Wbija to Maskiewicz, jeszcze nie koniec sytuacji. I od własnej bramki rozpocznie grająca z numerem 28 Stefani Busz. Wysoko założony pressing drużyny z Wałbrzycha. Wiadomo było od początku, że to spotkanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Kopińska próba zgrania do Gawrońskiej. Przejęły medyczki, Lukas do Kopińskiej, ale bardzo duże zagęszczenie. Utrzymała się Kopińska. Chyba zbyt długo czekała z decyzją o zagraniu piłki do Gawrońskiej. Kaletka, świetna piłka do Kopińskiej. Prawa strona pola karnego. Kopińska zwolniła jeszcze tą akcję niepotrzebnie, myślę. Cały czas utrzymuje się przy piłce. Teraz nie najlepsze zagranie w jej wykonaniu, ale cały czas medyczki. Po raz kolejny Kopińska, natychmiast podwojona. I straciła tą piłkę. Słuszne uwagi przekazuje trener Roman Jaszczak swoim zawodniczkom. Wszyscy sympatycy medyka Konin zastanawiają się, dlaczego Dominika w tej sytuacji po prostu nie strzelała, nie próbowała zaskoczyć Jagody Sapor. To wie tylko ona. W tej chwili Gawrońska, ładna piłka do Hayley Lukas. Tutaj było groźnie przez chwilę w polu karnym i rzut rożny dla piłkarek medyka Konin. Tradycyjnie do narożnika boiska zmierza Natalia Chudzik. Ciekawe, na jaki wariant zdecydują się piłkarki. Piłka odchodząca. Skoczyła tam zając, ale ucierpiała jeszcze w tej sytuacji. Leży w polu karnym, ale piłkarki dopiero w tej chwili Agnieszka Płaskosińska wstrzymała grę, aby sprawdzić, co stało się. Nikol zając w tej sytuacji. Mogła zderzyć się z którąś z defensorek zespołu z Wałbrzycha. A nie, to Julia Maskiewicz, przepraszam. Ale wydaje się, że wszystko już w porządku. Będzie mogła kontynuować grę. Nie będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. Te może nadwunożne rybki przyszły. Chyba coś kombinuje. Również fair play, zagranie w drugą stronę, oddana piłka. Lukas, dobra piłka do Kaletki, w tej chwili okolice pola karnego. Kaletka pilnowana, ale zwód wbija w pole karne. Będzie szansa Pakulska. Dlaczego nie próbowała tego wykończyć głową? To była doskonała akcja. Lukas, świetna piłka do Kaletki. Tablicy wyników cały czas bez zmian. Po raz kolejny z narożnika Chudzik. Przejęła to Lukas. Natychmiast zagranie do koleżanek, a jednak dobrze ustawiona formacja defensywna z Wałbrzycha nie pozwoliła tej piłce przedrzeć się pod bramkę strzeżoną przez Jagodę Sapor. Wałbrzyszanki. Kuciewicz. Zablokowana przez Hayley Lukas. Z autu grę rozpoczną zawodniczki w czarnych strojach. A
Rozmus już za linii bocznej boiska zgrywała tą piłkę do Fabowej. Z autu grę rozpoczną medyczki. Lukas. Dobrze, Gawrońska do Kopińskiej, ta wbiega w pole karne, będzie doskonała sytuacja, strzela. Lewa noga jednak, ten strzał był daleki od ideału, ale widać, że dzisiaj Gawrońska jest naprawdę w wybornej formie. Miała już kilka bardzo dobrych zagrań w tym spotkaniu. Kopińska wyraźnie stremowana stawką tego meczu. Przypomnę, że Górnik Łęczna wczoraj zremisował tylko w Łodzi. A teraz świetnie powalczyła Natalia Chudzik. Kopińska na lewej stronie. Kolejne fatalne zagranie. Naprawiła to za nią Natalia Chudzik. I medyczki będą miały kolejną okazję, aby swobodnie dośrodkować piłkę w pole karne. Po raz kolejny Chudzik. Wyróżniająca się postać w talii Romana Jaszczaka. Zagranie w pole karne, po raz kolejny za mocno, walczy tam jeszcze Zając ambitnie, aby piłka nie opuściła boiska, jednak opłacała się ta przebieżka, wywalczyła rzut rożny. I z narożnika boiska po raz kolejny będzie próbowała piłkę dośrodkować Natalia Chudzik. Duże zagęszczenie, co tam się dzieje na linii bramkowej. Ciekawe rozwiązanie, muszę przyznać. Chudzik w pole karne. Górna siatka, to wyglądało jak przysłowiowy autobus w bramce. Od własnej bramki rozpocznie golkiper gości. Walka w środku pola, podłącza się Pakulska, bardzo ładnie tutaj rozdysponowała tą piłkę do Kaletki, ta przedłuża do Gawrońskiej, lewa strona, próba dośrodkowania, jednak pani Agnieszka Płaskościńska dopatrzyła się spalonego w tej sytuacji, natychmiast rozpoczęły grę piłkarki z Wałbrzycha, piłka do Fabowej, ta pilnowana dobrze przez Maskiewicz, chociaż nie bez problemów. Dobra sekuracja przez Sandrę Sałatę z zaufaniem do bramkarki. Niestety piłka opuściła boisko i po raz kolejny swoją akcję będą konstruować zawodniczki z Wałbrzycha. Teraz dobrze powalczyła Lukas, jednak nie zdążyła utrzymać piłki w boisku. Z autu grę wznowią Wałbrzyszanki. Pluta. Ostrowska na prawą stronę do głąb. Tą piłka
zablokowana będzie rzut rożny dla akademiczek. Katarzyna Rozmus ustawia piłkę w narożniku boiska. Tylko Gawrońska gdzieś w okolicy środka boiska. Reszta piłkarek medyka skoncentrowana w polu karnym. Wyskoczyła Maskiewicz. Po raz kolejny ucierpiała w tym starciu. Tym razem już na pewno będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. Mocno poturbowana przez piłkarkę z Wałbrzycha. Będzie chwila na uzupełnienie płynów. Miejmy nadzieję, że nic tam poważnego się nie stało o piłkarce medyka Konin. Odrzutu sędziowskiego, wznowienie gry. Piłka na aucie. To Natalia Chudzik ucierpiała w tamtej sytuacji. Za moment będzie gotowa, aby z powrotem pojawić się na placu gry. W tej chwili zagranie w pole karne. Coraz groźniej pod bramką Stefanii Busz. Pakulska. Do Kopińskiej. Tam próbowała bardzo prostymi środkami przenieść akcję od razu pod bramkę Sapor. Szukała tym zagraniem Anny Gawrońskiej. Kolejny raz piłka wraca w okolice pola karnego medyczek. Przejęła Pakulska, dobre zagranie do Gawrońskiej, ta faulowana. I od stałego fragmentu gry rozpoczną Koninianki. Lukas. Do Kopińskiej. Nic z tej akcji niestety nie wyszło. Lewą stroną boiska Wałbrzyszanki do samego końca bardzo ładnie Nicole Zając. I z autu zawodniczki z Wałbrzycha. Fabowa przejęła to Zając do Kaletki. Ma trochę miejsca, jest Pakulska. Piłka na aucie. No i zdążyły się już tutaj przegrupować w formacjach piłkarki z Wałbrzycha. Nie skorzystały tutaj
z tej wolnej przestrzeni piłkarki Medyka Konin, a tymczasem Maskiewicz. Gawrońska, z kolejny świetnie utrzymała się przy piłce, dobre przejęcie Zając, na prawą stronę do Kaletki, wybita nieco z tego tańca, ale wraca piłka w posiadanie Medyczek. Kaletka po raz kolejny, ładny zwód, ma sporo miejsca. Dobre zagranie, będzie chyba rzut karny, tak jest. W tej sytuacji Natalia Chudzik wyraźnie faulowana. Należy pochwalić tutaj ogromny wkład w tą akcję Nicole Kaletki. Świetne, prostopadłe zagranie do Natalii Chudzik. I sama poturbowana, poszkodowana będzie chciała zamienić jedenastkę na gola. 33. minuta w Koninie. 1-0, Natalia Chudzik zamienia jedenastkę na gola i Medyk Konin obejmuje prowadzenie. Pewnie wykonany rzut karny do samego końca. Jagoda Sapor nie wiedziała, gdzie będzie strzelać Chudzik. Bezbłędna jest ta dziewczyna, bardzo wysoka, równa forma przez cały sezon. Niewątpliwie jedna z najlepszych zawodniczek w Koninie. Może teraz troszeczkę łatwiej będzie się grało zawodniczkom Romana Jaszczaka. Może nieco ta presja z ich głów zejdzie. Najbardziej tutaj myślę o Dominice Kopińskiej. Ta młoda zawodniczka jeszcze ma problemy z odnalezieniem się w bardzo ważnym meczu. Jeżeli mecz jest toczony o mniejszą stawkę, bardzo swobodnie poruszająca się na boisku, dużo widzi. Bardzo dobrze myślę w kontekście reprezentacji, że jest właśnie pod skrzydłami trenera Jaszczaka. To jest ogromne doświadczenie. Z pewnością w przyszłości zaprocentuje. Teraz błąd Maskiewicz, walczą Wałbrzyszanki. I będzie rzut wolny tuż w okolicy pola karnego Medyczek. Po raz kolejny ten sam obrazek, tylko po drugiej stronie duże zagęszczenie na linii bramkowej. Dośrodkowanie. No i wyglądało to niezwykle groźnie. Piłka jednak opuściła boisko i z narożnika boiska piłkarki z Wałbrzycha będą starały się doprowadzić do wyrównania. Katarzyna Rozmus. Dobrze piąstkuje Busz. I wszystko wyjaśnia Natalia Pakulska. Nie zastanawiając się długo, oddaliła zagrożenie, widząc, że piłkarki z Wałbrzycha wyraźnie są rozdrażnione utratą bramki. Mecz w dobrym tempie. Jest
jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie lub każdym innym wyższym, w każdym razie wygraną medyczek, nastąpi zmiana na miejscu lidera. Co jeszcze kilka miesięcy temu było praktycznie nie do pomyślenia. Kaletka po raz kolejny świetnie tam się przedziera. Próbowa dograć do Gawrońskiej. Jeszcze nie koniec tej sytuacji. Bardzo dużo ożywienia Kaletka wprowadza na prawej flance. I właśnie ona z autu do Gawrońskiej. Już nie miała jak wykończyć tej akcji, chociaż dobry pomysł. I od własnej bramki rozpocznie Jagoda Sapor. Piłka przedłużona, Fabowa. Było tam faulu, czysto Sałata, piłka ostatecznie wylądowała na aucie, skąd grę rozpoczną grające w czarnych trykotach Wałbrzyszanki. Natychmiast do Fabowej, bardzo duże doświadczenie zawodniczki z Wałbrzycha sprawia, że w tej sytuacji defensorki medyka dały się nabrać. Będzie doskonała okazja do wyrównania rywalizacji w tym spotkaniu. Ostatnie korekty muru przez Stefani Busz. 39. minuta spotkania, ale ten strzał był bardzo niecelny. I od własnej bramki rozpocznie Busz. Po raz kolejny tam ucierpiała w tym starciu bezpośrednim Natalia Chudzik. Ale jest bardzo twardą zawodniczką, w związku z tym chwila na głęboki oddech i wraca do zmagań. Lukas walczy o piłkę Kopińska. Udało jej się ograć w tej sytuacji Jessica Plutę, wbiega w pole karne, zagranie, próba wyłożenia, tam nie zorientowała się Gawrońska, nie sądziła, że ta piłka do niej dojdzie, czy będzie gdzieś tam blisko niej przelatywać. Chcą tutaj piłkarki medyka jeszcze przed przerwą podwyższyć stan rywalizacji. Gawrońska utrzymała piłkę w boisku. Świetny zwód, biega w pole karne, ma sporo miejsca. Kopińska nie zabrała się z tą piłką jeszcze. Wykończyła całą akcję Amerykanka Hayley Lucas. Minimalnie za plecy lub też minimalnie za wcześnie wystartowała Dominika Kopińska. Już widać, że ta bramka zdobyta w 33 minucie zdjęła nieco presji z głowy młodziutkiej Dominiki Kopińskiej, która z pewnością chce się dzisiaj wpisać na listę strzelczyń.
do zakończenia regulaminowej pierwszej części gry. Zostały 4 minuty. Plus ewentualnie to, co doliczy pani Agnieszka Płaskocińska. Państwu, którzy być może niedawno zaczęli oglądać naszą relację, przypomnę, że od 33 minuty medyk przed własną publicznością prowadzi 1-0 z AZS PWSZ Wałbrzych. Po dobrej akcji Nicole Letki i Natalii Chudzik, ta ostatnia faulowana w polu karnym, sama poszkodowana, zamieniła ten rzut karny na bramkę. A tymczasem z autu medyk. Zając. Kopińska. On po zdobyciu bramki od razu aktywniejsza. Dwie żółte kartki, ale o tym może za chwilę. Gawrońska na spalonym. W tamtej sytuacji Nicole Zając została ukarana żółtą kartką. Gręca z numerem 18 oraz w zespole gości Oliwia Rapacka. Dobrze teraz Maskiewicz to wszystko przeczytała. Piłka natychmiast do Gawrońskiej. Ta imponuje spokojem. Świetna piłka do Kaletki. Ta natychmiast do Kopińskiej. Nie było tutaj gwizdka sędziego w tej sytuacji. A tymczasem zespół z Wałbrzycha. Dobre dzisiaj zawody rozgrywa Julia Maskiewicz. Nie pozwala, aby ofensywnie nastawione zawodniczki z Wałbrzycha rozwinęły zanadto skrzydła. Dobra sekuracja Sandry Sałaty. To pozwala z optymizmem spojrzeć na drugą połowę. Teraz wślizgiem Zając, ale bardzo pewnie. Musi uważać, żółta kartka na jej koncie. Strzał z dystansu Wałbrzyszanek. Bardzo niecelny. Od własnej bramki rozpocznie Stefani Busz. Kilkadziesiąt sekund zaledwie zostało do zakończenia pierwszej części tego spotkania. W ramach 25. kolejki spotkań Ekstraligi Kobiet. Mecz, który bezpośrednio będzie decydować, kto zasiądzie w fotelu lidera, czy nastąpi zmiana, czy też Górnik Łęczna po tym meczu wróci z dalekiej podróży. Kuciewicz, zagranie do Fabowej, strzał z dystansu Ostrowskiej, jednak niecelny. Stefani Busz odprowadziła piłkę tylko wzrokiem. Jedna minuta doliczona do tej części gry. Nie mieliśmy tutaj jakichś wielkich przerw. Dalekie wybicie, ale wysoki pressing zespołu z Wałbrzycha sprawia, że
Mają niekiedy problem z rozegraniem, z wyjściem z własnej połowy zawodniczki Medyka Konin. Sałata, jednak to zagranie nie najlepsze, natychmiast piłka przejęta przez Wałbrzyszanki i rozpędzają się. No, Fabowa tutaj do samego końca pilnowana przez Maskiewicz. Bardzo dobra pierwsza połowa, w tej chwili właśnie zakończona przez Agnieszkę Płaskosińską na stadionie miejskim imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Medyk Konin prowadzi od 33 minuty po golu Natalii Chudzik z karnego z zespołem AZS PWSZ Wałbrzych. I ja już w tej chwili bardzo serdecznie zapraszam Państwa na drugą część tego spotkania za kwadrans. Relacje oglądają Państwo dzięki firmie Livestream. A ten mecz komentuje dla Państwa Jędrzej Burek.
Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Medyk TV, gdzie za moment Pani Agnieszka Płaskocińska rozpocznie drugą część spotkania pomiędzy zespołami Medyka Konin a AZS PWSZ Wałbrzych. Właśnie w tej chwili rozpoczęła się druga część spotkania w ramach 25. kolejki spotkań Ekstraligi Kobiet. Ten mecz będzie miał dzisiaj ogromne znaczenie w kontekście lidera. Górnik Łęczna tylko zremisował wczoraj w Łodzi 2-2 z SMS-em. Jeżeli dzisiaj Medyk wykorzysta swoją szansę, nastąpi zmiana na fotelu lidera. Szybkie przypomnienie składów. Zespół gospodarzy Medyk w bramce Busz, w obronie Lukas, Maskiewicz, Sałata i Zając, w pomocy Chudzik, autorka jedynego jak do tej pory trafienia. Dalej z dziesiątką Pakulska, Getgaudaitę, linię pomocy uzupełnia Kaletka, w ataku Gawrońska i Kopińska. Trenerem zespołu gospodarzy jest Roman Jaszczak. Goście w następującym ustawieniu: Sapor, w obronie Szewczuk, Zawadzka, Mesjasz i Pluta, w pomocy Rapacka, Rozmus, Ostrowska, Kuciewicz, w ataku Głąb i Fabowa. Trenerem zespołu z Wałbrzycha jest Kamil Jasiński. A ten mecz dla Państwa komentuje Jędrzej Burek. Z autu gość Zając do Kaletki. Wybiła to na aut Marcjanna Zawadzka. Kaletka do Kopińskiej, ta już w polu karnym, zagranie w poszukiwaniu Pakulskiej. To Chudzik, przepraszam, utrzymała się przy piłce, jednak ten strzał zablokowany. Szansa na kontrę. Dobrze ustawiona Getgaudaitę przerywa tą akcję Pakulska. Wycofanie do Maskiewicz, natychmiast pressing Fabowej. Getgaudaitę rozsądnie do Sałaty, ta do Zając. Przeniesienie ciężaru gry na prawą stronę, jednak ta myli się i natychmiast uruchomiona kontra zespołu z Wałbrzycha. Rapacka jest już w polu karnym, pilnowana przez Sałatę. Musiała zwolnić nieco Zawadzka. Celnie zagrała do jednej z koleżanek. Nie było faulu Maskiewicz i w tej chwili rozpędza się Kaletka. Zbyt mocno wypuszczona w piłka. Próba odrobienia tej straty skutkuje faulem. Faza mistrzowska wkracza w decydującą fazę. Do zakończenia rozgrywek pozostały jeszcze dwie kolejki. Ależ Gawrońska tam próbowała dopaść do tej piłki, bardzo szybka. Nie jedna z młodszych zawodniczek mogłaby uczyć się od Anny Gawrońskiej piłkarskiego kunsztu. A tymczasem po raz kolejny na lewej stronie Rapacka, wrzutka w pole karne, będzie uderzenie. Fabowa jednak przeniosła piłkę wysoko nad poprzeczką i od własnej bramki grę rozpoczną Koninianki. Trener Roman Jaszczak cały mecz na stojąco tuż przy linii bocznej boiska, przekazujący nieustannie jakieś uwagi swoim podopiecznym.
Dobrze teraz powalczyła Kopińska. Szansa na kontrę. Musiała zwolnić Gawrońska na spalone. Podłączyła się pod to wszystko jeszcze Kaletka. Do niej piłka kierowana. Ale poradziły sobie defensorki z Wałbrzycha. Dokładnie Szewczuk wybiła tą piłkę na rzut rożny. I po raz kolejny z narożnika boiska Natalia Chudzik. Podchodząca piłka. Dobrze, Kopińska się złożyła do tego uderzenia, jednak strzał niecelny. Mecz toczony w dobrym tempie. Zespół z Wałbrzycha przyjechał do Konina, aby zainkasować komplet punktów. Pomimo utraty bramki w 33 minucie cały czas konsekwentnie starają się podopieczne Kamila Jasińskiego realizować założenia taktyczne. Wysoko zakładają pressing. Teraz Kopińska, nieudana próba prostopadłego zagrania i z kontrą ruszają zawodniczki z Wałbrzycha. Po raz kolejny Rapacka, jednak była na spalonym według arbiter głównej. Tutaj właśnie nie zgadza się z tą decyzją trener Kamil Jasiński. Podbiegła nawet arbiter główna do niego wyjaśnić, kto tutaj ten mecz prowadzi. Pospieszyła się nieco z tym rozpoczęciem gry Sandra Sałata. Arbiter główna nakazuje wznowić grę raz jeszcze. Sałata, dalekie zagranie do osamotnionej Kopińskiej, ale dopiero w tej chwili wydawało się, że przejmą piłkę medyczki. Nieporozumienie Zając z Kaletką i piłka na aucie. Ładnie pressingiem powalczyły medyczki. Piłka do Chudzik, ta natychmiast do Kopińskiej. Szkoda, że to zagranie nie było dokładniejsze, ale piłka cały czas w posiadaniu medyczek. Piłka w pole karne, czyszczą to defensorki. Getgaudajte przejmuje to na wysokości 30 metra. Walczy jeszcze drobniutka Pakulska. Udało jej się utrzymać przy piłce. Zając do Kaletki, ta jest już w polu karnym. Z ogromną ofiarnością próbowała tam skierować piłkę bliżej pola bramkowego. Nie miała już jednak z czego zagrać. I ostatecznie od własnej bramki Sapor. Sałata z Lukas spokojnie. Walczy Kopińska. Tak jak mówiłem, od momentu kiedy medyczki zdobyły pierwsze trafienie, ta dziewczyna troszeczkę się wyluzowała. Już ta presja przestała jej tak ciążyć. Widać, że bardziej angażuje się tutaj jeszcze w odbiory. Próbuje kreować grę. I rozpoczną zawodniczki w białych trykotach. Chudzik do Kopińskiej. Nie ma spalonego, jest podniesiona chorągiewka. I rozpoczną akademiczki. Sałata dokładnie do Chudzik. To bardzo spokojnie, widać reprezentacyjne doświadczenie tej zawodniczki. Dzieli, rządzi tutaj na boisku w Koninie przed własną publicznością.
Dobre zagranie teraz Kopińskiej. Nie zorientowała się Gawrońska. Mogło być niezwykle groźnie pod bramką Sapor. Prawą stroną Wałbrzyszanki musiały nieco zwolnić tą akcję, ale cały czas utrzymują się przy piłce. A teraz Maskiewicz bez namysłu, bez wahania wybija piłkę na aut. Rozmus na lewą stronę do Szewczuk. Ta próbuje znaleźć Fabową. Dobry powrót Kaletki. Załata zagraniem do Zając pod linię boczną. Oddaliła nieco zagrożenie. Utrzymały się medyczki bardzo ładnie. A teraz jedno z nielicznych, nieskutecznych zagrań. Kapitan konińskiej drużyny Anny Gawrońskiej. Bardzo dobra pierwsza połowa w jej wykonaniu. I przejmuje piłkę w środkowej części boiska Getgaudaitė. Lukas. Długa piłka do Pakulskiej, ta przejęła. Jednak pilnowana przez Mesjasz. Podłączyła się Chudzik i cały czas medyczki w posiadaniu piłki. Gra na niewielkiej przestrzeni, bardzo dokładnie. Teraz jednak Pakulska podwojona. Podopieczne trenera Romana Jaszczaka straciły piłkę. I Sapor. Po raz kolejny piłka do niej kierowana. Zawadzka. Mesjasz do Pluty. Długa piłka do niewysokiej Fabowej. Jednak ta udało jej się zgrać. To co tutaj się dzieje? Zamieszanie w polu karnym. Wydawałoby się, że ta akcja nie będzie tak groźna. Tutaj błąd Zając, ale dobrze ustawiona Busz z problemami, jednak szczęśliwie niewiele brakowało, aby od 58 minuty był remis na Stadionie Miejskim imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego. Od własnej bramki Busz. Dalekie wybicie, Kopińska zgrała to jednak niedokładnie. Świetnie podłączyła się Pakulska, która prostopadłym zagraniem znalazła Gawrońską. Ta utrzymała się przy piłce, jednak do samego końca asekurowana przez kapitan wałbrzyskiej drużyny Małgorzatę Mesjasz. I w okolicy pola karnego z autu grę rozpoczną medyczki. Lukas. Poradziły sobie w tej sytuacji Wałbrzyszanki. Próbują konstruować kontrę. Dobre prostopadłe podanie do Fabowej, jednak jeszcze lepiej ustawiona Sałata. Lukas natychmiast z autu do Pakulskiej. Ta już wbiega w pole karne. Jest Gawrońska tylko. Kaletka na 11 metrze. Nieudane zagranie Kopińskiej. Coraz więcej przestrzeni między formacjami robi nam się tutaj na boisku. Teraz problemy z przyjęciem Rapackiej na lewej flance. I traci w środku pola Julita Głąb tą piłkę. Dobrze Maskiewicz. Piłka zagrana do Gawrońskiej. Jest w polu karnym sam na sam. Jednak ten strzał prosto w bramkarkę. Do Kopińskiej i w tej chwili mamy 2-0 na stadionie w Koninie. 60. minuta spotkania. Młodziutka Dominika Kopińska podwyższa stan rywalizacji na 2-0. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich sympatyków Medyka Konin.
dobra akcja. Po przejęciu to wszystko zaczęło się od nieudanego zagrania Julity Głąb. Ale jakim spokojem imponuje Anna Gawrońska, pomimo tego, że w sytuacji sam na sam oddała strzał prosto w bramkarkę, ta piłka jeszcze do niej dopadła, spokojnie popatrzyła, zagrała do Kopińskiej, a ta z zimną krwią skończyła tą akcję płaskim strzałem po ziemi. 25. kolejka Ekstraligi Kobiet, mecz, który będzie decydował o ewentualnej zmianie na fotelu lidera. Medyk, jak na razie z założeń taktycznych przedmeczowych trenera Romana Jaszczaka, wywiązuje się bardzo dobrze. Co najważniejsze, strzela bramki samemu nie tracąc. Chudzik po raz kolejny, świetna akcja na lewej stronie. Pakulska do Kopińskiej, ta jest już w polu karnym, zwolniła nieco. Odegrała do Chudzik. Odczytała to jednak wszystko bardzo dokładnie Mesjasz. Zawodniczki z Wałbrzycha. Niedokładnie. Pakulska przejęła. Lukas do Pakulski. Coraz bliżej pola karnego. Daleka piłka do Gawrońskiej. Ta utrzymała ładnie zgranie do Kaletki. Niewiele zabrakło, aby ta akcja została zakończona bramką. Świetne zgranie w tempo Gawrońskiej. Nie zastanawiała się zbyt długo z pierwszej piłki. Bardzo dokładnie. Zaiste końskie zdrowie ma ta zawodniczka. Najbardziej doświadczona w tej chwili na boisku. Rozmus. Zagranie na lewą stronę do Rapackiej. Niedokładnie przejęła tą Zając. Natychmiast zagrała do Kaletki, która odda piłkę do Gawrońskiej. Prawą stroną rozpędza się Anna Gawrońska. Wbiega w pole karne. Próba zagrania. Tutaj nie zgarnęła tej piłki Kopińska. Dobry powrót Marcjanny Zawadzkiej. Na pewno podłamane stratą drugiej bramki zawodniczki z Wałbrzycha. Będą tutaj starały się złapać jeszcze kontakt, przez co zrobi nam się tutaj jeszcze więcej wolnej przestrzeni między formacjami. Osamotniona w akcjach ofensywnych z zespołu z Wałbrzycha Klaudia Fabowa. Sałata. Kopińska zgrała tą piłkę, jednak niedokładnie, i od własnej bramki już rozpoczęły piłkarki z Wałbrzycha. Prawą stroną rozpędza się Kuciewicz. Zwolniła nieco akcję Julita Głąb. Na lewą stronę do Rapackiej, jest już w polu karnym, pilnowana przez Zając, ale nic z tej akcji nie wyszło. Dobry powrót Sandry Sałaty, jednak teraz nie najlepsze wybicie, chociaż z problemami piłkarki z Wałbrzycha. Dobry odbiór Kaletki. Nieporozumienie Nicole Kaletce. Wydawało się, że ta piłka jeszcze po nodze Szewczuk odbita opuściła boisko. Arbiter główna uznała jednak, że będzie rzut rożny dla zespołu z Wałbrzycha. Dośrodkowanie. No i w tak ogromnym zagęszczeniu
jakie dziś obserwujemy przy wykonywaniu stałych fragmentów gry z narożnika boiska, nie trudno o błąd. Od własnej bramki Busz. Będziemy mieć za moment pierwszą zmianę w zespole z Wałbrzycha z numerem 3. Na boisku zamelduje się Dominika Głowacka. Pierwsza zmiana w ekipie gości. Zastąpi Wiktorię Kuciewicz, grającą do tej pory z numerem 11. Więc nie czeka zbyt długo Kamil Jasiński, zastrzyk świeżych sił. Faulowana w tej sytuacji Dominika Kopińska. Piłkę tego stałego fragmentu gry tradycyjnie ustawia Natalia Chudzik. Bardzo dobry sezon w jej wykonaniu. Ogromny wkład w jakość gry medyczek, dośrodkowanie w pole karne. Piłka spadła pod nogi Kaletce. Zablokowana ta próba dośrodkowania i medyczki będą miały kolejny rzut rożny. Zmierza powolutku Natalia Chudzik do narożnika boiska, aby wykonać ten stały fragment gry. Jak na razie dla podopiecznych trenera Jaszczaka wszystko układa się po myśli. Chudzik, dobra piłka w pole karne. Tak, nie udało się składnym strzałem zakończyć tej akcji. Natychmiast wybita piłka przez Sapor, ale tam nie zdążyły się jeszcze znaleźć żadne piłkarki ofensywne zespołu z Wałbrzycha. Teraz nie najlepsze zagranie Zając. Piłka opuściła boisko. Z autu Szewczuk. Rozmus. Szukała Rapackiej tym zagraniem, ale to zespół Romana Jaszczaka przejął tą piłkę, Zając. Wysoka piłka w środku, tylko Rozmus. Trwa walka o piłkę. Lepiej z tej akcji wyszły medyczki, chociaż tylko na moment, na spalonym Gawrońska. Dobre przejęcie teraz przez Sałatę. Kaletka. Spokojnie do Lukas. Niepotrzebne takie zagranie. Niewymuszona strata. Walczy jeszcze Fabowa. Po raz kolejny Lukas. Do Kopińskiej. Pilnowana przez Plutę. Dużo zamieszania w tej akcji.
która kończy się faulem. Od stałego fragmentu rozpoczną piłkarki z Wałbrzycha. Rozmus. Piłka kierowana w pole karne, najwyżej wyskoczyła Kopińska. Jeszcze próbowała Lita Głąb zagrać tą piłkę do koleżanek, jednak to zagranie nie wyszło jej i od własnej bramki rozpocznie Stefani Busz. Siedemdziesiąta pierwsza minuta spotkania 25. kolejki Ekstraligi Kobiet. Medyk Konin prowadzi na własnym boisku zespołem AZS-u PWSZ Wałbrzych 2-0. Bramki w 33 minucie z karnego zdobyła Natalia Chudzik, w 60. Dominika Kopińska. A tymczasem tutaj groźna akcja konstruowana przez Wałbrzyszanki. Ucierpiała w tym starciu Nicole Kaletka, leży w polu karnym. Już wszystko w porządku. Gospodarze. Piłka dla AZS-u. Rapacka wyszła z piłką poza boisko i grę wznowi z autu Nicole Zając. Przejęły Wałbrzyszanki. Przedziera się Fabowa. Nie było faulu. Bardzo dobrze Sałata poradziła sobie w tej sytuacji. Próba szybkiego przeniesienia gry do ataku. Teraz bardzo złe zagranie. Maskiewicz nie trafiła w piłkę. Mogło to być bardzo bolesne w skutkach. Jeszcze sporo czasu, by teraz Wałbrzyszanki złapały kontakt. Na pewno byłoby to z korzyścią dla widowiska. I z autu Wałbrzyszanki. Sałata na aut. Będzie kolejny wyrzut z autu w okolice pola karnego podopiecznych Romana Jaszczaka. Głowacka. Wypoczęta dopiero od kilku minut na boisku. Jednak dobrze to wszystko odczytała Pakulska. Kopińska, kolejny dobry powrót, odbiór, utrzymuje się przy piłce, na niewielkiej przestrzeni zagranie do Kaletki. Raz kolejny Kopińska, bardzo rozsądnie chciała to przerzucić na prawą stronę do Natalii Chudzik, ta piłka jednak zmieniła nieco trajektorię, dość silne podmuchy wiatru i te wysoko zagrywane piłki po prostu czasem nie znajdują adresata. Zając w środku pola. Wycofanie do Stefani Busz, jednak to zagranie było po prostu niepotrzebne. Piłka na aucie.
a piłkarki w czarnych trykotach za wszelką cenę będą szukać tutaj kontaktu. Od własnej bramki rozpocznie Stefani Busz. Rapacka. Dobry odbiór Getgaudaite. Długa piłka do Kaletki. Tutaj ma sporo miejsca. Prostopadłe zagranie do Kopińskiej. Jednak z dużą dozą spokoju poradziła sobie w tej sytuacji kapitan wałbrzyskiej drużyny Małgorzata Mesjasz. Sałata wybija główką to zagranie. Walczą jeszcze Wałbrzyszanki, to nie koniec akcji, prawa strona boiska. Piłka kierowana tuż przed pole karne. Mesjasz, nie było faulu. Cały czas Wałbrzyszanki, walczy tam Głowacka, która ostatecznie fauluje Nicole Kaletkę i od rzutu wolnego rozpoczną Koninianki. Lukas. Dobrze Kopińska w tej chwili za mocno wypuściła sobie piłkę, ale udało jej się opanować. Będzie 3-0. Piłka w siatce. 77. minuta. Kopińska podwyższa na 3-0. Dobra prędkość. Wydawało mi się, że za mocno wypuściła sobie piłkę, że defensorka z Wałbrzycha poradzi sobie w tej sytuacji. Walczyła tam jeszcze Jagoda Sapor, ale Dominika Kopińska bezwzględna, pewnie będzie szukać tutaj jeszcze okazji, aby zdobyć hat-trick w tym spotkaniu. 3-0. Myślę, że ten wynik pozwala podopiecznym Romana Jaszczaka już spokojnie spojrzeć w przyszłość. To ten wynik, jeżeli utrzyma się do końca, jeżeli podopieczne Romana Jaszczaka dowiozą to zwycięstwo do końca, nastąpi zmiana na fotelu lidera. Rzecz absolutnie nie do pomyślenia parę miesięcy temu, kiedy to Górnik Łęczna dominował absolutnie w każdym aspekcie gry, prezentując wyborną formę. Od kilku kolejek wyraźne problemy w szatni drużyny z Łęcznej. A medyk stoi przed szansą, aby skompletować dublet. Przypomnę, że w finale Pucharu Polski medyk zmierzy się z Czarnymi Sosnowiec. Sałata do Kopińskiej. Dużo miejsca, Pakulska. Dobry zamysł do Chudzik, ta piłka jednak zbyt lekko zagrana. Chudzik ostatecznie przejęła tą piłkę, zdołała tam zagrać jeszcze w pole karne. A w środku pola piłkę przyjmuje Rozmus i natychmiast rozdaje ją na lewą stronę do Rapacki. Mięciutko szukała tym zagraniem Fabowej. Zorientowała się w tym wszystkim bramkarka ekipy medyka Konin i bez problemów wyłapała tą piłkę. Daleki wykop przejęły piłkarki
w czarnych strojach. Szewczuk. Do rozmus ta jednak nie zdołała celnie zagrać do Rapackiej. Praktycznie większość akcji z Wałbrzycha tutaj jest konstruowana lewą stroną boiska. Teraz ładnie Zawadzka, ale tylko na sekundę. Kaletka, błąd, kolejna strata niewymuszona. Odebrały ostatecznie piłkarki z Konina tą piłkę. Lukas rozpędza się na wolne pole do niepilnowanej Chudzik. Ta zagrywa do Gawrońskiej. Piłka odbita jeszcze od którejś z defensorek z Wałbrzycha i akcja zwolniła. Teraz podcięta nieco Pakulska i od stałego fragmentu gry rozpoczną piłkarki z Konina. Getgaudajte. Ale przejęły Wałbrzyszanki. Jest szansa na kontrę. Dobrze Kopińska odzyskała tą piłkę. Próbowała szybko znaleźć Gawrońską. Jednak tam było zbyt mało miejsca, aby celnie znaleźć kapitan konińskiej drużyny. Maskiewicz. Teraz błąd Sałaty. Fabowa przejęła piłkę. Będzie w sytuacji sam na sam. Fabowa i bramka, która pozwala jeszcze wierzyć podopiecznym Kamila Jasińskiego w pozytywny wynik w tym spotkaniu. 82 minuta. Na stadionie miejskim imienia Złotej Jedenastki. Wynik na tablicy 3-1 dla gospodarzy. W tej chwili po prostym błędzie Sandry Sałaty bezwzględnie wykorzystuje to Klaudia Fabowa. Absolutnie bezradna w tej sytuacji Stefani Busz. Za dużo luzu, za dużo spokoju miały piłkarki Medyka. Chwila rozluźnienia. Teraz zabawy Nicole Zając. Szczęśliwie utrzymała się przy piłce, jednak to mogło być groźne. Dobra piłka do Natalii Chudzik. Ta już wbiega w pole karne. Będzie szansa na podwyższenie. Sparowała tą piłkę Jagoda Sapor. Nie koniec akcji. Jeszcze przy piłce Natalia Pakulska przedziera się tam lewą flanką. Jest już w okolicy pola karnego. Próba zagrania do Gawrońskiej zablokowana. I od rzutu rożnego kolejną akcję rozpoczną piłkarki z Konina. Dobrze zachowała się w tej sytuacji Jagoda Sapor. Ratując swój zespół przed utratą czwartej bramki. 84 minuta. Chudzik po raz kolejny z narożnika boiska. Kaletka z pierwszej piłki nie uderzyła czysto. Brawo za decyzję. Gdyby tak soczyście trafiła w tą piłkę, moglibyśmy oglądać bramki z cyklu Stadiony Świata. Ale to już historia. Kolejną akcję rozpoczyna zespół z Wałbrzycha. Sporo nerwowości w tych ostatnich minutach spotkania. Teraz bardzo dużo miejsca ma Chudzik. Pięcie zawodniczek z Konina w ofensywie. Zagranie do Kaletki. Walczy jeszcze z Sapor. Ale arbiter główna, pani Agnieszka Płaskocińska, dopatrzyła się przewinienia Nicole Kaletki. I z własnego pola karnego grę rozpoczną goście. V
Fabowa. Chudzik. Do Gawrońskiej. Nie było spalonego, wydaje mi się, w tej sytuacji. Tutaj spóźniona reakcja asystentów. Do końca tego spotkania pozostało 5 minut, a w tej chwili próba strzału zza pola karnego Klaudii Fabowej zauważyła, że Stefani Busz zrobiła dwa kroki do przodu, bo chciała tak za kołnierz być może wrzucić tą piłkę, złapać kontakt w tym spotkaniu. Muszą mądrze teraz piłkarki Medyka zagrywać te piłki, przede wszystkim pograć nią trochę, utrzymać się przy piłce. Dwudziesta piąta kolejka Ekstraligi Kobiet w Koninie toczona w dobrym tempie. Dużo goli w tym spotkaniu. Dobre widowisko. Ostrowska. W pole karne. Wyszła Stefani Busz. Niecelne piąstkowanie. Jeszcze Mesjasz. I jest 3-2 w tej chwili. Łapią kontakt piłkarki z Wałbrzycha. Niebywała sytuacja. 87. minuta tego spotkania. Kapitan Małgorzata Mesjasz bierze ciężar gry na swoje barki i robi się naprawdę niebezpiecznie. Zawodniczki Medyka Konin pomimo trzybramkowej przewagi niemalże roztrwoniły ją w całości. Będzie niezwykle emocjonująca końcówka w kontekście ewentualnej zmiany na fotelu lidera. Będzie bardzo ważne w tej chwili. Faul taktyczny Gabija Getgaudaitę ukarana żółtym kartonikiem. Jeszcze kilka minut regulaminowego czasu gry pozostała do zakończenia tego spotkania, plus to, co doliczy pani Agnieszka Płaskocińska. Zespół Medyka lubi zaserwować swoim kibicom i sympatykom swego rodzaju dreszczowce. Piłka w pole karne. W tej chwili pewne wyłapanie tej futbolówki przez Stefani Busz. Wydaje mi się, że mogła się nieco lepiej zachować w tamtej sytuacji. Wyszła daleko na 11 metr piąstkować. To piąstkowanie nie było udane. Tam w zamieszaniu piłka spadła pod nogi Małgorzaty Mesjasz, która bezwzględnie wykorzystała tą szansę. Tymczasem Gawrońska po raz kolejny na spalonym. I rozpoczną piłkarki z Wałbrzycha. Rozmus. Bardzo prostych środków używają piłkarki z Wałbrzycha. Już w tej chwili każda piłka praktycznie kierowana do Fabowej. Teraz kolejne nieudane zagranie defensorki Medyka Konin, Nicole Zając. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Do narożnika boiska zmierza już Jagoda Szewczuk. Bardzo emocjonująca końcówka przed nami. Rozpoczęła się 90. minuta tego pojedynku. A piłkarki z Wałbrzycha za wszelką cenę będą starały się doprowadzić do wyrównania stan rywalizacji. Dośrodkowanie. Piąstkuje Busz, ale
już niezbyt daleko. Dobrze to wszystko jeszcze wybiła Maskiewicz, jest Gawrońska, osamotniona jednak w ataku, ale to jest bardzo doświadczona zawodniczka, na pewno nie pozwoli sobie odebrać piłki, zwolni, zyska parę sekund cennych. Nie udało się jednak jej utrzymać w tej akcji i z autu Wałbrzyszanki. Około 3 minut doliczonych będzie do regulaminowego czasu. Stan rywalizacji 3-2. Bramki dla Medyka w 33 minucie, Chudzik w 60 i w 77, Kopińska w 82. Pierwszą bramkę dla Wałbrzyszanek zdobyła Fabowa w 87. Kontakt łapią zawodniczki z Wałbrzycha dzięki bramce zdobytej przez Małgorzatę Mesjasz. A tymczasem z autu Lukas do Pakulskiej. Lukas. Problemy z przyjęciem i będą na pewno chciały bardzo szybko rozpocząć grę Wałbrzyszanki. Mesjasz. Do Pluty. Udało się medyczkom na chwilę odzyskać piłkę. Tu będą próbowały zyskać na czasie cenne sekundy, które dzielą ich od pierwszej lokaty w tabeli Ekstraligi Kobiet Getgaudeite. Kopińska. I właśnie w tej chwili arbiter główna, pani Agnieszka Płaskocińska, kończy zmagania w ramach 25. kolejki Ekstraligi Kobiet. Medyk Konin zasłużenie wygrywa z AZS-em PWSZ Wałbrzych 3-2. Jednak to nie był mecz z cyklu tych łatwych i przyjemnych. Tutaj wysoko postawiona poprzeczka. Bardzo ciekawa końcówka od 77 minuty. Medyczki niemalże zdołały roztrwonić całą przewagę. Bramki dla zespołu czterokrotnych mistrzyń Polski zdobywały w 33 minucie Natalia Chudzik, w 60 Dominika Kopińska i w 77 również Dominika Kopińska. Bramki dla gości w 82 Fabowa, w 87 Małgorzata Mesjasz. Ogromna radość w Koninie, zadowolony trener Roman Jaszczak, chociaż na pewno będzie miał pretensje do swoich podopiecznych za dreszczowiec, który zaserwowały piłkarki swoim sympatykom zgromadzonym na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego. Już serdecznie Państwa zapraszam na kolejne ciekawe rozstrzygnięcia. Tutaj decydująca finałowa runda wkracza w decydującą fazę. Medyk zmierzy się jeszcze z SMS-em Łódź i podejmie również Górnika Łęczną w decydującym być może o mistrzostwie meczu. W kontekście jeszcze jest Puchar Polski, możliwa podwójna korona. Zadowolony trener Roman Jaszczak. A teraz realizator pokazuje nam wszystkie bramki. 33 minuta, Natalia Chudzik, pewny strzał z karnego. Tu ładne odegranie Gawrońskiej. Kopińska z zimną krwią wykańcza tą akcję. A tutaj po indywidualnej akcji bezwzględnie podwyższa na 3-0. Tu po błędzie Sałaty bardzo ładny strzał Fabowej. Zimna krew do samego końca. No i tutaj po ogromnym zamieszaniu w polu karnym akcję swojego zespołu wykańcza Małgorzata Mesjasz. Dziękujemy piłkarkom Medyka Konin za poświęcenie, zaangażowanie. Dziękujemy firmie Livestream HD za przeprowadzenie tej relacji, dzięki której mogli ją Państwo oglądać. A ze stanowiska komentatorskiego żegna się z Państwem Jędrzej Burek.